Jest sobota za 15:06. Piękny, słoneczny, gorący sierpniowy dzień. I tak naprawdę ja muszę się oczywiście zbierać, żeby jechać do roboty. Jadę dzisiaj do nowego klienta nad Hamburgiem, gdzieś tam blisko Kilonii. Muszę potem jeszcze dokładnie obczaić, gdzie to jest. I mam tam po drodze przy Rostoku jeszcze dwa punkty do zrzutki. No i gdzieś tam w pobliżu właśnie będę robić pauzę. I jadę znowu aktrosem, także no zobaczymy, jak mi to tam pójdzie. Także oglądajcie. Chyba muszę zacząć jakieś angielskie teksty dawać, ponieważ okazuje się, że bardzo dużo osób obserwuje mnie jeszcze, prosząc o napisy bądź język angielski. Ja niestety, jeżeli chodzi o angielski, nie ogarniam w ogóle napisów na YouTube. I angielskiego chyba nie ogarniam bardziej. Także będę się starać. Nie śmiejcie się ze mnie. Dobra, lecimy. W drogę. Siedem stopni. O, już z daleka widzę, że moje auto stoi na boku, czyli już jest załadowane. O, proszę. Jest ją. Dobra, ja się ładowałam, więc trzeba iść po dokumenty i jechać. Sobie ogarniam, a zobaczcie, kto tu mnie podgląda. Hej! Skąd ty się tu wziąłeś? Gdzie zapierdzielasz? A no, nie ma łatwo, co? Nie mogę podejść. Pomóż mi. Idziemy w stronę tego oślepiającego słońca. No to jest same fajnie, że jest taka pogoda, ale strasznie razi. O, tu jest ulubiony mój zakręt. Zobaczcie, spod firmy. Tak o. Bujamy te konie, bo wylecieliśmy właśnie na autostradę wolności i lecimy w kierunku zachodzącego słońca, czyli na zachód, na zachód. No i cisnymy sobie na lewy pas, bo lecę na Goszów. Także zasuwamy. Jeszcze długa droga przede mną. To tak naprawdę jest tutaj początek mojej całej trasy. Siema. Idzie da. Bierzemy rozpęd. To jest właśnie, powiem wam, jedna z najważniejszych rzeczy przy wjeździe na autostradę. Żeby już na takiej rozbiegówce dobrze się rozpędzić. To oczywiście chodzi mi przede wszystkim o auta osobowe, bo kierowcy zawodowi z reguły o tym wiedzą. My musimy zachować tutaj szczególną ostrożność, ponieważ nasz gabaryt naprawdę jest ciężko rozpędzić i jeszcze przy tym zmienić pas, biorąc pod uwagę, że na przykład akurat na tym odcinku drogi jest zakaz wyprzedzania i na przykład inne ciężarówki jadą sznurem. Ale naprawdę rozpierdzielające jest to, że osobówki, które rozpędzają się w setkę, nie wiem, w 5 sekund, 7 sekund nawet, to im to idzie bardzo słabo. Dojeżdżam do pierwszego miejsca rozładunku, ale to jest nasz stały klient, to nie jest ten nowy, o którym mówiłam. Ten nowy to jest jeszcze kawał dalej, także ja go będę dopiero po pauzie robić. Tutaj mam pierwsze miejsce rozładunku. Droga jak w Polsce. Połatana. No i właśnie najlepsze jest to, że rozładunek mam tutaj. Ale nie dam rady tutaj no, w ten sposób się wywinąć. Musiałabym tutaj podjechać przodem. Jeszcze jakieś auto stoi, a tutaj bym musiała po prostu sobie wyjechać. No jest za mało miejsca, jest po prostu za mało miejsca, więc muszę sobie jechać kawałek dalej. Muszę tutaj się obrócić po to, żeby tam sobie wcofać. Także cisnę. Ogólnie jest 4 rano, 4:20, jest niedziela. Nikogo tutaj nie ma na szczęście, więc nie będę nikomu zawadzać i nikt nie będzie przeszkadzał mi. Dobra, wyprostowany. Ale mimo wszystko zawsze przy takim cofaniu, tam jeszcze właśnie ze względu na to, że było skrzyżowanie, włączam sobie awaryjki i cofam.
Właśnie obserwuję sytuację na dwóch lusterkach, na dwóch tabletach, przepraszam, na mirror cam. No i cofamy. Dobra, nawróciłam sobie i teraz wracam się na firmę. No i wiadomo, no z tej strony też nie podjadę, bo są jakieś kontenery i tutaj też muszę sobie wcofać, więc sobie ładnie tutaj dojeżdżam. Okej. I wsteczny. Miałam słabą widoczność w tym mirror camie, w tym lusterku, bo pająk mi sobie na kamerce pajęczynę ulepił. Okej, teraz się muszę mocniej złamać, bo tam jest drzewko i krawężniczek, więc się łamię. No niestety innej opcji tutaj nie ma w tym miejscu. O, i widzicie, jak mi ładnie idzie? Teraz tam właśnie bezpośrednio pod bramę sobie jadę. No po ukosie sobie stanę tutaj, nie ma żadnego problemu, że im zajmę cały plac, bo i tak nikogo nie ma. I tam właśnie sobie lecę pod bramę. Drzewko jest z dala. Cisnymy. No wydaje mi się, że styknie. Bo im bliżej bramy, tym lepiej, bo będę mogła sobie to łatwiej zrzucić. Muszę tylko sobie opuścić maksymalnie dupę, za przeproszeniem. Muszę sobie opuścić dupę po to, żeby nie mieć tak wysoko tego towaru. Dobra, lecę. Opuszczam dupę. To trochę straszno. Ogólnie piździ, więc założyłam sobie mój kubraczek, czyli Polar. Zimno, już kurde, czuć zbliżającą się jesień. Jak to mój kumpel napisał na Facebooku, sierpień już, zaraz będzie zima. Chyba tak to jest. A zobaczcie, ja już tutaj prawie rozładowana. Mam już tam jedną środkową paletę do wyciągnięcia i rozpaletować trzeba tamte. Już z częścią wjechałam, dlatego teraz muszę sobie wziąć paleciaka. Ło, ty jesteś elektroniczny. Nie, ja chcę manualnego. I kuźwa, muszę dryłować na drugi koniec hali, no. O Jezu, ja tego nie lubię. Straszne, straszne. Godzina zleciała, więc mamy już dzień. Jestem zła ogólnie. Jestem bardzo zła. Wkurzają mnie pewne sytuacje, które właśnie miały miejsce tutaj. Dobra, jadę sobie do drugiego klienta. Walone, ale powinno to wyjść w krótszym mi czasie niż wyszło de facto, ale tutaj wszystko było w różnych miejscach. Paleciaka musiałam szukać, musiałam uwolnić widlaka, bo był spętany takim dziwnym jakimś łańcuchem. A nie lubię tak, jeszcze musiałam rozpaletowywać towar, wyciągać go samemu, to jest, wiecie co, co robić, bo tak naprawdę to, co powinnam zrobić inaczej, jeżeli ja wyciągam towar z paki, wyciąga go widlakiem w magazynier, to naprawdę ta robota idzie żwawo, a ty wyciągasz, schodzisz z tej kabiny, z kabiny, Boże, z naczepy, schodzisz z naczepy, wchodzisz na widlaka, zawozisz towar, liczysz towar, wracasz, znowu wyciągasz, wskakujesz na tą naczepę, zeskakujesz i tak kilka razy. No ale dobra. Na szczęście mnie czas dzisiaj tak nie goni, więc jadę sobie do drugiego klienta i potem pod tą Kilonię. I ogólnie jest słaba pogoda. Jestem nad Morzem Bałtyckim, po niemieckiej stronie, ale jest pogoda słaba. I jest 5:30. Ponad godzina zleciała. Ja pierdzielę. Dawno mnie to nie było. I mamy znowu Werftenstransund. A my ciśniemy sobie na most.
wieszczej pogodzie. Widać, że słońce się próbuje przebić, ale coś mu nie wychodzi. Coś nie wychodzi. O, coś na bombach leci. Coś tam słoneczko wyszło. I tu klienta mam właśnie w tym podłużnym miejscu. I tutaj też muszę wcofać, bo tam na pewno nie wydałam. Więc muszę sobie ładnie zajechać tutaj i tam sobie wcofać. Też to jak idę. Tutaj już jestem troszkę za blisko auta, więc muszę odbić. Chcę po ukosie jechać, żeby sobie dojechać do bramy. No i git. Git ładnie idzie. Do tamtej bramy. Bliżej tym lepiej. Ja pierdzielę, nie mam dnia dzisiaj. No nie mam dnia, totalnie. Tam wyjeżdżając z tamtego rozsadunku już mówiłam wam, że jestem zła. Tutaj po prostu to, ta złość się jeszcze bardziej chyba, nie wiem, wzrosła, spotęgowała. Wpakowałam jednego paleciaka na czepę. Okazało się, że obsunęła się z tego kółeczka gumka. Gumka się obsunęła i przez to ten paleciak mi się blokował. Nie mogłam tym paleciakiem w ogóle manewrować, nie mogłam nim jeździć. To wpakowałam drugiego. I co się stało z drugim paleciakiem? No wypłynął mi olej, nie? Wypłynął mi olej na naczepy i teraz czajcie to, nie? Dosyć, że paleciak przestał mi się podnosić, to w dodatku wypłynął mi olej na naczepę. Ja oczywiście tego nie zauważyłam, w to wdepnęłam, buty mi się zaczęły ślizgać, teraz trzeba całą pakę umyć. Masakra, po prostu nie idzie mi dzisiaj. Jedyna pocieszająca myśl jest taka, że właśnie odwaliłam drugiego klienta, więc mogę sobie teraz spokojnie jechać w kierunku Kilonii. To tyle, bo po prostu jestem... No i pogoda jest całkiem dobra właśnie na pauzę. Stanęłam. Zobaczcie jak pięknie. Równiuteńko na 10 godzin. Oj, okej. Idę spać. W końcu wyczekiwany moment. To jest właśnie chyba starość, kiedy nie możesz się doczekać, kiedy pójdziesz spać. To jest... Starość to jest. No ale cóż. Po całej nocy z jedną dwugodzinną przerwą na sen, to mi się należy. Okej. Okay. To dobranoc. Biednemu to zawsze wiatr w oczy, deszcz, kanapka masłem do spodu. A oczywiście leje, teraz się tak rozpadało, a ja se senam na najbardziej oddalonym miejscu, jakie chyba tylko mogło być na tym parkingu. A jeszcze sznurowadło mi wypadło i się moczy. Ale mam na to wyepane. Naprawdę, już niech się dzieje co chce, ja po prostu idę spać. Mam to wszystko gdzieś. Ale pada. O, rany. O. Dobranoc.